muszę wymurować. Mężczyzna ma silne objawy związane z nagłym odstawieniem alkoholu. Na pomoc została wezwana służba medyczna. Panie oddziałowy! Nie wiedzą, że albo drganie, albo delirka. Jak tam? Proszę wyjść z celi. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Coś. Jak pan się czuje? Do domu chcę iść. No, dobrze się czuję, chcę iść do domu. Ale gdzie teraz, zaraz? No w robocie, no tynki położyłem, z roboty mnie nie chcą wypuścić. A gdzieś alkohol pan spożywał przed zatrzymaniem? Przed... Dzisiaj nie. Nie uderzył się pan nigdzie? No nie, no roboty. Chcesz spokojnie siedzieć? W domu mam pracę, no muszę... W zakładzie śledczym w Piotrkowie takie sytuacje zdarzają się kilka razy w ciągu miesiąca. Nowo przyjęci osadzeni są na tak zwanym kacu, dlatego kontakt z nimi jest utrudniony. Panie wszystko w porządku? Dlaczego tak się trzęsiesz? Zimno ci jest? Trochę tak. Poca się gdzieś. Może z przepracowania. No tyle tynków, siostra, no tyle tynków położyć, a jeszcze w domu mam robotę, no. I spieszę ci się. No tak, no wypuśćcie mnie już, no. Daj mi pana bułeczkę, co przed raniem, bo pan pobudzony jest. Mówimy panu przeniesienie na oddział. A zgodzi się pan na zastrzyczek jeden mały? Siostra, zawsze. Nie wolno tak, pani s***. Położysz się? Połóż się, pani s***. Odpocznij chwilę, poleż, przejmę. Tak, pani pokaż. Widzę, że pan się nie rozegrygał po drodze. Nie, no ja wychodzę. Spokojnie, 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 spokojnie. Połóż się, połóż się. Spokojnie. Dobrze jest? Dobrze się pan czuje? Nie jest dobrze, chcę do domu. Będzie dobrze. Za chwilkę. Nie, mogła skoki. Za chwilkę, pani. I dasz radę, przeżyjesz, wytrzymasz. Zimne? Tak? Zimne. Będzie ukucie? No, proszę się nie wiercić, rozluźnić. Zegnij, panie troszkę tą nóżkę. O, dobrze jest? Na zlecenie lekarskie podaje się środki przeciwtrkawkowe, uspokajające, wyciszające. I następnie, jeżeli to jest taki łagodny zespół, to osadzonego się obserwuje, pozostawia się go pod opieką współosadzonych, oddziałowego. Jeżeli jest to jakiś bardzo ostry zespół, to wtedy jest wywożony taki osadzony na detoks, na oddział detoksykacyjny do szpitala w Łodzi. Czy już mogę iść po zastrzyku do domu? Tak. A sobie poleżę troszeczkę jeszcze, kilka rocznie. Leż, spokojnie. Usiądź sobie. Usiądź. Jest w porządku. Papierosy ci skupiłem. Zaraz będziesz palić. Wyjdziemy, będziesz palić. Ja na dworze, po robocie chcę sobie zapalić. No. Panie zaraz przyjedzie po ciebie taksówka. To był osadzony, który kwalifikował się, aby przewieźć go na oddział detoks. Musimy powiadomić wtedy odpowiednią też procedurę, czyli powiadomić dowódcę zmiany. Dowódca zmiany zwołuje konwój, bo nie może taki jechać osadzony oczywiście bez konwoju. I w tym momencie jeszcze mógłby się nakręcić, że chcemy mu coś zrobić, jakąś krzywdę, gdzieś go wywieźć, a on chce wracać do domu. Więc celem uspokojenia także przyjedzie taksówka i zawiezie go tam, gdzie chce. Wtedy osadzony się uspokaja, wycisza. Naprawdę? No, gdzie wywieziemy, gdzie chcesz. Masz mnóstwo roboty, to uzupełnimy tak, żebyś miał cały dzień się zagospodarowany. W porządku? Tylko chwilę posiedź, niech tynki przysną. W porządku? W porządku. Dobra.